Dziękuję. To jest naprawdę bardzo wesoła okazja. Jako Żydzi, jako Izraelczycy tutaj, my mamy tak bardzo dużo pamięci i od czasu do czasu dość dużo smutnych okazji. Ale naprawdę, nam się należy przecież mieć wesołą okazję. To jest wesoła okazja. To trzeba pamiętać, że ta Warszawa, Baszewisa, Zingiera, że naprawdę jesteśmy tak bardzo duży dziś dumni, że mamy syna, sam pisarz znany w Izraelu, że nie jak ojciec pojechał do Nowego Jorku, a on pojechał do kibucu Bet Alfa. I to zdaje mi się, co nas połącza. I ta Warszawa była wesoła Warszawa. To nie była smutna Warszawa. To była ładna, fajna, multikulturowa Warszawa i była wesoła. Była wesoła. I zaraz zobaczycie, że nawet kantorzy, to nie jest dziś kolwidry, to zaprosi nas tutaj trochę płakać na Yom Kippur, ale dziś będziemy się śmiać się i bawić się dobrze. I nawet kantorzy, zaraz zobaczycie, oni już tam, zbadałem z nimi, oni już są takie dobre atmosferze. I last but not least, this is a happy occasion, a merry occasion. We have too many occasions, sad occasions of remembrance, of memorial, but this one is really the one which is true old Warszawia, because that one was not sad. It was maybe sometimes difficult, but that was happy. And here, we are happy here today. I ostatnio może chcę Ci, Golda, powiedzieć coś takiego i nie wiedziałem co. Może Szymon, że teraz tam trochę coś tam. Wy na pewno to już graliście, tą scenę. Jest skrzypca na dachu, jest tam taka scena, że pyta się Tebie, pyta się Goldy, bo Goldy, Ty mnie lubisz? A ona mówi, po 30, Ty mnie kochasz, po 30, a ona mówi, po 30 lat ja za Tobą robiła, ja za Tobą harowała, a Ty mi się teraz się pytasz po tych wszystkich latach. Tak, Golda, lubimy Cię, kochamy Cię, nie wiem jak to powiedzieć, ale dziękujemy za tą pracę, za tą kochaną pracę Twoją. Dziękuję. There is no reason to translate what already has been translated by the ambassador himself. Thank you very much for taking over. And I'd like to invite His Excellency, Mr. Stephen Mull, the Ambassador of the United States of America to Poland. No, dziękuję bardzo. Dobry wieczór, szanowni państwo. Isaac Bashevis Singer powiedział o sobie kiedyś, że tworzy dla duszy. I ten festiwal jego imienia też pełen jest artystów dla duszy z Polski, Stanów Zjednoczonych i reszty świata. Singer, urodzony i wychowany w Polsce, pisał w jidysz o swojej utraconej na zawsze europejskiej przeszłości, ale był też prawdziwie amerykańskim pisarzem, piercą życia i nadziei, nowych horyzontów i perspektyw, jak sam powiedział, odbierając Nagrodę Nobla. Myślę, że bardzo spodobałby mu się festiwal w Ziemi Rodzinnej, który przywraca pamięć o wszystkim, co było dla niego ważne, o żydowskiej kulturze i języku. Ambasada amerykańska z dumą wspiera ten wielki festiwal o początku tego istnienia, już 10 lat. Po raz kolejny zobaczymy legendę Kosher Gospel Joshua Nelsona, a także Tomasza Steinke i The New York Quartet. Dziękujemy organizatorom i wszystkim uczestnikom festiwalu, artystom, którzy przyjechali oddać hołd wielkiemu pisarzowi Izaakowi Baszewiczowi Singerowi i jego Warszawie. Cieszę się, że ambasada stała się częścią tego przepięknego wydarzenia,
które pod koniec lata ociewa całe miasto Warszawy. Dziękuję bardzo. Translate everything as the ambassador spoke so beautifully about the soul that Singer encompassed in his works, and that there is soul in all the artists that come here this year. Singer himself, as you mentioned, Mr. Ambassador, wrote about preserving the culture and what is important to him, and how he writes about it to preserve it, and this is exactly what we're trying to do. So thank you very much for being a partner. Thank you for hosting the concert, the Thomas Steinkamp concert, the Joshua Nelson concert. It's a great privilege and an honor to have you as a partner. Chciałbym zaprosić teraz pana Zygmunta Rolata, przewodniczącego do Friends of the Warsaw Shalom Foundation oraz współprzewodniczącego Północnoamerykańskiego Komitetu Budowy Muzeum Historii Żydów Polski. Starość nie radość. Dostojni goście, wszyscy kochani moi znajomi tutaj. Naprawdę to jest wielkim dla mnie przywilejem, wielką radością tutaj powiedzieć kilka słów, ale dzisiaj tylko kilka słów po polsku. Więcej będę mówił tutaj po angielsku, bo mamy tutaj z nami także telewizję amerykańską, JLTV, JLTV, którą się widzi w 43 milionach domów w Ameryce. Także będę więcej tutaj mówił teraz kilka słów, przynajmniej po angielsku. Ladies and gentlemen, I'll take this short opportunity to translate that Mr. Zygmunt Rolat has more words to say in English today. And if it's okay with you, because we have so many noble guests who speak Polish, would it be okay that I translate? Thank you very much. I'm honored. We celebrate today our 10th anniversary of the Isaac Bashevis Singing Festival. And I'm so very, very happy to be part of it. Dziś obchodzimy 10. edycję już jubileuszową Festiwalu Warszawy Singera. I jestem bardzo szczęśliwy, że mam okazję być jej częścią. But I would also like to mention that the organizer, the wonderful lady, thanks to whom we are here, Golda Tencer, already 20 years earlier, in 1993, organized lectures and meetings named for perhaps the greatest Polish Jewish poet, Julian Tuwi. Ale chciałbym nadmienić, że organizatorzy, że organizatorka Golda Tencer już 10 lat wcześniej, w roku 1993, organizowała spotkania i prelekcje. 20 lat. 10 lat przed rozpoczęciem festiwalu, przepraszam, oczywiście 10 lat przed rozpoczęciem festiwalu, czyli w roku 1993, organizowała prelekcje oraz spotkania, które były poświęcone największemu prawdopodobnie poecie, który był polskim Żydem, Julianowi Tuwimowi. And this is why I'm so happy to be a part of this festival. And so happy to be able to tell you that JLTV, and here I have to thank the director of JLTV from Los Angeles, Phil Blazer, who is here with us. JLTV is beamed into 43 million homes in the United States. And so, I hope that all my friends in the United States will be able to witness this wonderful concert which we'll hear here today. I dlatego bardzo się cieszę, że jest dziś z nami JLTV,
Telewizja, która dociera do 43 milionów domów w Stanach Zjednoczonych. Witamy serdecznie pana dyrektora Phila Blazera, który przyjechał prosto z Los Angeles. Jeszcze raz ja bym poprosić o klaski, tam są nasze polskie. Nie dodać, że dziś nie chlebem i solą, a oklaskami, ale mam nadzieję, że czuje się pani już jak w domu. Tym bardziej pana Zygmunta Rolata cieszy, że będzie miał okazję podzielić się dzisiejszym koncertem ze swoimi przyjaciółmi w Stanach Zjednoczonych. Just a few more words. I want to really commend Golda for the rich choice, not just of music and theater, but also of all these lectures which we're hearing here, the debates, the symposia, the literary meetings, as for example today, with no less than the son of Isaac Bashevis Singer, Mr. Israel Zamir. Tym bardziej chciałbym podziękować również Goldzie za nie tylko piękne koncerty, ale za bogaty dobór imprez w trakcie festiwalu, za spotkania literackie, za sympozja, za warsztaty i za obecność tak zacnego gościa, syna samego Izaaka Bashevisa Singera, pana Izraela Zamira. This festival, which really I would consider an adjunct of our new Museum of History of Polish Jews, and I'm so happy here to see the two people with us who really are so responsible for the building of this museum and who have done so much to make it really happen. And that is Marian Turski and Piotr Wyszlicki. Please stand up so that we can thank you. Nie przedłużę się, serdecznie podziękować również osobom, dwóm osobom, bez których Muzeum Historii Żydów Polskich nie zostałoby wybudowane, wielkim inicjatorom tego właśnie muzeum. Jeszcze raz dziękujemy. And so you see, this festival, like our museum, shows and will show in the future to all these hundreds of thousands, more, millions of young people who will come to Poland, who will visit Poland through our new portal, through our museum, and they will see why we can be so proud of being Polish Jews, Polish Jews, and where we achieved so much in our joint history. Thousand-year-old history, the only such in the world. The history which really is the cornerstone of what we could be proud of our Western civilization. Dlatego też cieszę się, że istnieją nowe wrota, dzięki którym goście z zagranicy będą mieli okazję zarówno przyjechać do Polski, oraz zetknąć się na żywo z kulturą żydowską. Kulturą żydowską, która przez od tysiąca lat jest częścią składniową kultury polskiej, a wręcz mógłbym dodać, że takim kamieniem budującym zachodnią cywilizację. Thank you and to all of you in the United States, please remember there is such an organization very worthwhile, I believe, called American Friends of the Shalom Foundation. Thank you and see you again here next year and for many years to come.